dzień dobry. Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Dziś odwiedzamy laboratoria gdańskiej firmy Urteste. Jest to spółka specjalizująca się w opracowywaniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych na wczesnym etapie rozwoju. O modelu biznesowym firmy, planach jej rozwoju oraz jej unikatowej technologii opowiedzą nam przedstawiciele spółki. Zapraszam. Urteste powstało w 2019 roku. Spółka została założona przez 4 osoby, 2 naukowców, profesora Adama Lesnera i dr Natalię Gruba, specjalizujących się w chemii peptydów i pracami nad enzymami proteolitycznymi oraz 2 menadżerów, czyli moja osoba i osoba Tomasza Kostucha. Co warto podkreślić, profesor Adam Lesner jest światowym autorytetem w dziedzinie badań nad enzymami proteolitycznymi i ich właściwościami w rozwoju chorób nowotworowych. Jeśli chodzi o mnie, posiadam doświadczenie w rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań medycznych, w tym leków oryginalnych i wyrobów medycznych. Co ważne, wszyscy założyciele są istotnymi akcjonariuszami spółki. Motto działalności Urteste brzmi: wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie. Early cancer detection saves lives. Podpisuję się pod tym mottem. W ostatnim roku z powodu nowotworów zmarło na świecie około 10 milionów osób. Natomiast dane epidemiologiczne, rynkowe wskazują, że w 2040 roku liczba ta zwiększy się do ponad 16 milionów. Istotne jest to, że na świecie wyraźnie rośnie nacisk na inwestycje przede wszystkim we wczesną diagnostykę, ponieważ stanowi ona jeden z najważniejszych elementów w procesie poprawy rokowania i wskaźników przeżywalności w chorobach nowotworowych. Jednoznacznie wiemy, że wczesna terapia daje dużo lepsze efekty kliniczne oraz ekonomiczne, ponieważ jest wielokrotnie tańsza niż leczenie późnych stadiów choroby. Platforma Urteste do wczesnej diagnostyki nowotworów bardzo dobrze wpisuje się w ten ogólny, globalny trend. Wyjątkowość platformy Urteste opiera się na kilku aspektach. Pierwszy z nich to materiał badawczy, który w przypadku innych firm stanowi próbka krwi. Większość firm w naszej konkurencji prowadzi badania dotyczące obecności enzymów proteolitycznych w próbce, w różnorakich próbkach biologicznych. My natomiast prowadzimy badania polegające na ocenie aktywności tych enzymów w próbce moczu. Opracowane przez nas związki pod wpływem moczu osoby chorującej na nowotwór ulegają rozpadowi, a w efekcie tego rozpadu dochodzi do uwolnienia cząsteczki, która powoduje zmianę barwy tego testu na żółty. Co trzeba powiedzieć? I tutaj dodać, podkreślić, że w przypadku osoby zdrowej tego typu obserwacja nie ma miejsca. W naszej firmie obowiązuje zasada, czy też przekonanie, że każdy nowotwór ma swoją specyficzną aktywność enzymatyczną, którą my nazywamy unikalnym podpisem enzymatycznym. Jesteśmy przekonani, że stosunkowo niedługo będziemy w stanie powiedzieć, że testy Urteste będą spełniały wszystkie cechy testów przesiewowych, które z definicji powinny być tanie, bezinwazyjne oraz charakteryzować się wysokimi parametrami czułości i swoistości. Obecnie w pipeline Urteste znajduje się 15 projektów testów onkologicznych na najczęściej występujące nowotwory. Flagowym i najbardziej zaawansowanym projektem jest PANURI, czyli test na raka trzustki, który jest najgorzej rokującym nowotworem. Dlatego też diagnostyka tego nowotworu na wczesnym etapie jest niezbędna, ponieważ wówczas możliwe jest jeszcze leczenie operacyjne. Na rynku obecnie nie ma niestety dostępnych testów, które charakteryzowałyby się dużą czułością i swoistością i nadawałyby się przy okazji jako testy przesiewowe. My w Urteste zakończyliśmy właśnie w projekcie PANURI eksperyment medyczny, w którym wzięło udział 322 pacjentów i uzyskaliśmy wysokie parametry czułości i swoistości, które osiągnęły 95,5 oraz 95,6%.
To badanie zostało przeprowadzone przez niezależną firmę CRO oraz niezależne laboratorium. I naszym drugim projektem jest projekt MultiCancer, w którym w jednym badaniu chcemy sprawdzać pacjentów na różne typy nowotworów. Urteste współpracuje z dużymi globalnymi firmami specjalizującymi się w doradztwie w zakresie badań klinicznych oraz prowadzącymi działalność typu CRO, czyli Contract Research Organization, oraz CDMO, czyli Contract Development and Manufacturing Organization. W branży biotechnologicznej procesy związane z wytwarzaniem produktu oraz jego certyfikacją są niezwykle istotne, dlatego przykładamy do nich dużą wagę, współpracując z doświadczonymi partnerami. Urteste jest spółką badawczo-rozwojową. Nasz model biznesowy jest zbieżny z trendami obowiązującymi na międzynarodowych rynkach. Naszym celem jest opracowywanie testów diagnostycznych, a następnie zaoferowanie ich na zasadzie licencji bądź sprzedaży pełni praw globalnej firmie diagnostycznej. Jesteśmy przekonani, że ten model biznesowy jest atrakcyjny zarówno dla spółki, jak również naszych akcjonariuszy.